Cześć, z tej strony Mateusz i nie ma to jak wstać po piątej. Jestem na przełęczy Gierałtowskiej już, gdzie wczoraj kończyłem swój drugi dzień, drugi odcinek, dzisiaj zaczynam trzeci. Jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem na kanał, to wspomnę tylko, że realizuję taki projekt GSS2, czyli zamierzam przejść przez Sudety takim szlakiem nieoficjalnym jeszcze. 510 km mnie czeka. Dzisiaj jest trzeci dzień. Mam strasznie długi odcinek do zmordowania. Bardzo dużo przewyższeń, dlatego zależało mi na tym, żeby wyjść dosyć wcześnie. No ale będę wam pokazywał na bieżąco, jak ta moja wędrówka, łamane przez udręka, wygląda. Słońce postanowiło się łaskawie wreszcie pokazać i wyleźć zza gór. No i fajnie, to zawsze jest trochę pokrzepiające, zwłaszcza, że czeka mnie pierwsze, konkretniejsze podejście tego dnia. Tam w tle, na Czartowiec. Widzę, że ten teren już się zaczyna dosyć ostro wznosić, ale nie ma co marudzić, bo takich podejść czeka mnie dzisiaj cała masa, w tym jedno takie konkretne. No ale na razie wydaje mi się, że trzymam całkiem sprawne tempo. Całkiem konkretne to podejście na Czartowiec. No ale w nagrodę są i piękne widoki. Zrobiło się też ciepło, więc pora zrzucić ten ponar. No i wykorzystam to, tę przerwę krótką, żeby wam też przypomnieć, że jeżeli zapomnę nadmienić w filmie, gdzie idę i po co, to zawsze w opisie znajdziecie link z mapką i tak dalej. No i tak skrótowo, dzisiaj wystartowałem na przełęczy Gierałtowskiej i chcę pasem granicznym dojść aż do schroniska na Śnieżniku. Według map to jakieś 37 km, może trochę więcej, i ponad 1800 metrów do podejścia. Sporo, no ale jest dopiero poranek, dzień jeszcze względnie długi, więc mam nadzieję, że się uda. Jest i właściwy szczyt. Strzelam, że teraz ta ścieżka znowu zniknie gdzieś w lesie. No ale kolejny przystanek według tej tabliczki to Kowadło, za godzinę 15. Strasznie lubię takie prześwity poranne między drzewami. No pięknie układa się to światło. Podejście na Kowadło, bo właśnie teraz tam zmierzam, nie jest specjalnie atrakcyjne. Najszybszy wariant, żeby się tu dostać, to pewnie szlak z Bielic, ale śmiało możecie się też szarpnąć na wycieczkę z Nowego Gierałtowa, tak jak ja podchodzę. W jedną stronę to pewnie jakieś 10 km. No i do szczytu pozostało mi już niewiele. Starałem się nie oglądać zdjęć z tej trasy, żeby sobie zrobić niespodziankę, więc naprawdę jestem ciekaw, czy z Kowadła cokolwiek widać. Jest i Kowadło. Czy coś widać ze szczytu? Poza drzewami nic, tak naprawdę. Są tu takie fajne skałki, ale jeżeli liczycie na jakąś widokową ucztę, to się zawiedziecie. Kowadło natomiast jest szczytem, który należy do Korony Gór Polski. Może słyszeliście o tym projekcie, on zakłada zdobycie poszczególnych szczytów w pasmach górskich w kraju. Wstępnie miał być to projekt zakładający zdobycie najwyższych, na które prowadzi szlak. Okazuje się teraz, że trochę tam pomyłek było, że nowe pomiary popsuły tę listę. No w dodatku jest dużo rozbieżności, tak jak na przykład tutaj
bo korona gór Polski rozróżnia góry bialskie i góry złote, a wielu geografów uważa, że góry bialskie to po prostu jedna z części gór złotych. Strasznie dużo różnych dylematów związanych z tym projektem, ale ja sobie też go zbieram, tak bardziej turystycznie dla siebie, nie zamierzam tego weryfikować, zwłaszcza, że robię to już szósty rok, tak jest, szósty rok zbieram koronę gór Polski. Na Kowadle nie byłem, więc sobie dopiszę. Robię to tylko dla siebie. Wydaje mi się, że jeżeli odrzucicie tę przesłankę, że to są najwyższe szczyty i w ogóle, to jest to całkiem fajny pomysł, żeby przełamać jakąś rutynę w waszym wędrowaniu, zachęcić się do odwiedzenia jakiegoś nowego rejonu. No i w takim celu polecam. Okazuje się, że ten szlak ma swoje plusy. Jednym z nich jest to, że jest dosyć łatwy nawigacyjnie, póki co przynajmniej, bo wystarczy, że będę pilnował tych słupków granicznych. Tak się składa, że na razie szlak biegnie właśnie wzdłuż granicy. Wszystko mi mówi, że to Pasieczna i jak widać, coś widać. Samotne spacery przez las mają swój urok, natomiast nie będę was zarzucał przebitkami drzew, bo nic innego tutaj wokół mnie nie ma. Poza tym muszę trochę oszczędzać baterie w aparacie. Nocuję dzisiaj w schronisku, a tam nie wiadomo, czy będę mógł się dorwać do jakiegoś gniazdka. Oczywiście mam powerbank, ale w pierwszej kolejności w razie czego będę ładował telefon i tak dalej. Więc staram się tak racjonalnie podchodzić do dzisiejszego nagrywania. No zwłaszcza jak idę przez las. To pewnie wiele lasów już w swoim życiu widzieliście, więc nic was tutaj by nie zaskoczyło. A skoro już gadam, to podzielę się z wami taką ciekawostką. Jak pewnie wiecie, na taki szlak długodystansowy wybrałem się po raz pierwszy w ogóle w życiu. Czyli taki, kiedy do plecaka zakładamy wszystko to, co nam będzie potrzebne w ciągu kilkunastu najbliższych dni i po prostu idziemy. No ja wiem, że to dopiero trzeci dzień, ale podzielę się już obserwacjami, bo takie mam. Otóż we wrześniu pranie nie przesycha w ciągu nocy. No bo to jest też taki okres, że jeszcze nie grzeją w tych agroturystykach i tak dalej. A w ciągu dnia tego słońca nie ma już aż tak dużo, więc idę sobie z bielizną i skarpetkami, które radośnie falują na plecaku. Z kronikarskiego obowiązku jeszcze wspomnę, że ten pot na mojej twarzy spowodowało podejście na smrek. Tutaj kręcę się gdzieś właśnie w pobliżu jego szczytu. A taką ciekawostką jest, że po drugiej stronie granicy, no myślę, że kilkaset metrów stąd, znajduje się czeski szczyt o nazwie Smrk, który to jest najwyższym szczytem gór złotych zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej. Jeżeli się nie pomyliłem, to jestem na przełęczy trzech granic. Ławek brak, ale znajdę sobie jakiś przerośnięty korzeń, żeby wypocząć. Chociaż nie, jest tam jedna. Udało się. Dlaczego przełęcze granic, jeżeli nic nie pokręciłem i nie pomyliłem tych krain, to historycznie zbiegały się tutaj granice Ziemi Kłodzkiej, Śląska i Moraw. Chyba tak. Jeżeli coś pokręciłem, to wam sprostuję tutaj na dole. A teraz pędzę do tej wspaniałej ławeczki, zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę. Śmieszna sprawa z tą przerwą, bo tak jak mówiłem, dzisiaj startowałem w Nowym Gierałtowie, a tam nie było sklepów, więc wszystko to, co dzisiaj zamierzam zjeść, musiałem nieść aż ze Złotego Stoku, czyli dzień wcześniej. No i wtedy nie wiedziałem jeszcze, że ukruszy mi się ząb, dlatego kupiłem wszystko to, co ukruszonym zębom służy,
między innymi mieszankę studencką, czyli miks orzechów z bakaliami, do tego jakieś kruche, twarde wafelki i batoniki. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę musiał trochę uważać na tego zęba, żeby się nie rozpadł do końca. Nie żebym dramatyzował, bo nic się nie dzieje, nic tam mnie nie boli i tak dalej, po prostu nie chcę tutaj sobie jeszcze więcej kłopotów narobić, więc będę musiał uważać. A jeżeli zauważyliście coś białego na mojej twarzy, to się nie przejmujcie, jest to zapewne niedbale rozsmarowany krem z filtrem, bo wyszło słońce, a są w życiu przyjemniejsze doznania niż leczenie oparzeń słonecznych. O proszę, a kto to łaskawie postanowił pokazać swoją łysą kopułę? To oczywiście śnieżnik. Wydaje się, że jeszcze strasznie daleko, dlatego nie będę sobie tym zaprzątał głowy, żeby się niepotrzebnie nie stresować. A ten uroczy szczyt, całkiem widokowy, to Brusek, który jest jednym z wyższych wzniesień w polskich Górach Złotych i niestety nie prowadzi tutaj szlak, ale ja idę teraz wzdłuż granicy, a idę dlatego, że normalny, oryginalny przebieg GSS-2 tego projektu, który teraz realizuję, prowadzi po stronie czeskiej. No ale obecnie nie wiem, jak to jest z tymi wszystkimi obostrzeniami, czy można wchodzić, czy nie można. Nie chcę ryzykować, że ktoś mnie tam po kilku godzinach zawróci. Jestem trochę odcięty od świata, nie śledzę tego na bieżąco, co się teraz dzieje. Co ma swoje plusy, mówiąc szczerze. Dlatego w ramach takiego dozwolonego, konsultowanego obejścia idę sobie po prostu wzdłuż granicy. No i znowu słupki graniczne będą wyznaczały mi drogę. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready? Idę sobie sam już od wielu, wielu godzin. Jeszcze drugie tyle pewnie mnie czeka. No i pomyślałem, że przełamię tę ciszę swoją drogą całkiem miłą. Ale pogadam sobie trochę do was i pochwalę się wam, co z rzeczy super potrzebnych każdemu na szlaku zabrałem. Oczywiście jest to mini statyw. Wyobrażałem sobie trochę inaczej tę wędrówkę, że będę miał czas, żeby się z nim rozstawić. Wiecie, nagrać te wszystkie ujęcia, gdzie idę gdzieś na przerwę, rozpakowuję plecak i tak dalej. Ale nie jest to takie łatwe. No bo kiedy jest taki długi dzień, to myśli się raczej tylko o tym, żeby iść. A na przerwie chce się odpoczywać, zamiast tańczyć ze statywem i z aparatem. No ale niosę go, jeszcze go nie będę odsyłał. Może się sprawdzi w kolejnych dniach. Jeżeli chodzi o szlak, to nic się tutaj nie zmieniło. Natomiast właśnie minąłem połowę trasy, więc pozostało mi pewnie trochę ponad 18 km. Nie wiem, czy wspominałem, ale w czasie tego przejścia zamierzam korzystać z noclegów w schroniskach, w agroturystykach i tak dalej, co ma oczywiście plusy. Przede wszystkim dach nad głową i czasami bardziej, czasami mniej, ale wygodne łóżko. Minus jest natomiast taki, że nie zawsze dany odcinek da się skrócić. Czasami po prostu trzeba się rozprawić z całością trasy, tak jak dzisiaj. Te 36-7 km. No to jest pewne wyzwanie. No ale pocieszam się, że została już tylko połowa. Jest i Rudawiec. Według Korony Gór Polski najwyższy szczyt Gór Bialskich. A według rzeczywistości, nie wiem, nie mam pojęcia w końcu, który z nich nim jest. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem wcześniej, niektórzy geografowie uznają, że Gór Bialski to jest tak naprawdę część Gór Złotych i tak dalej, i tak dalej. No ale dzięki tej wycieczce mogę sobie do swojej listy zdobyczy, jeśli chodzi o ten projekt, dopisać dwa, bo wcześniej było Kowadło, teraz Rudawiec. Więc całkiem nieźle, a myślę, że jeszcze na trasie tego całego mojego przejścia, jeżeli nic się nie wydarzy, czekają mnie kolejne. Mam wrażenie, że gdybym wrzucił wam parę klipów z tych poprzednich kilku, kilkunastu, może nawet kilometrów, to mielibyście
kłopot z rozpoznaniem jakichś charakterystycznych miejsc. To wszystko się tu tak wlewa, zwłaszcza w czasie takiego długiego, samotnego marszu. Wszystko w końcu wydaje się takie samo. Te ścieżki się zmieniają, ale ciągle prowadzą przez las. Ja zbliżam się już powoli do przełęczy Płoszczyna. No i zostało mi jakieś 12 kilometrów. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. Jest i przełęcz Płoszczyna. I chyba to jest pierwszy budynek, który dzisiaj widzę. Na przełęczy znajduje się schronisko, pensjonat, klackie sedlo, już po stronie czeskiej. No i gdyby zamarzyło Wam się kiedyś, żeby powtórzyć ten odcinek, albo rozprawić się z całym szlakiem, to tutaj możecie znaleźć też nocleg. I dlaczego ja tak nie zrobiłem? Wspominam o tym wcześniej. Nie mam pojęcia, jak to teraz jest z tymi wszystkimi zasadami przekraczania granic, z obostrzeniami i tak dalej. Czy trzeba mieć jakieś dokumenty, czy nie trzeba. O ile z poruszaniem się wzdłuż granicy, czy gdzieś tam jakimiś krótkimi wycieczkami przez szlak do szczytów raczej nie ma kłopotów, to z nocowaniem pewnie może być inaczej. Więc nie chciałem ryzykować, że po prostu pocałuję tutaj klamkę. No i zdecydowałem się od razu iść bezpośrednio na śnieżnik. Teraz krótka przerwa tutaj, bo czeka mnie najtrudniejsze podejście tego dnia. Prawie 600 metrów jeszcze do góry. No a po tych 20 kilku kilometrach, które mam już w nogach, pewnie nie będzie jakoś tak specjalnie beztrosko. Najgorsze w przerwach jest to, że się kończą, więc trzeba było się zbierać w dalszą drogę. Według tabliczki, którą tam widziałem na przełęczy, do śnieżnika mniej więcej 3 godziny. No i ponoć czeka mnie tam konkretne podejście. Nie wiem tego na 100%, bo ja od tej strony na śnieżnik nigdy nie wchodziłem, ale ponoć jest naprawdę długie i wyczerpujące. No i będzie to taki sprawdzian mojej kondycji, formy, już na sam koniec dnia praktycznie. Czuję się ogólnie ok, natomiast trochę zaczynają boleć mnie stopy, czyli to ten mój wieczny, słaby punkt. Mam nadzieję, że nie spłatają mi psikusa żadnego, no i uda się spokojnie dotrzeć na szczyt. Faktycznie stromo. Ale pocieszająca była ta tabliczka, którą widziałem tam niżej. Do szczytu ponoć nieco ponad godzinę. Jeszcze 400 metrów w pionie do góry. Nagrodę są i widoczki, ale nie ma się co za długo zatrzymywać, bo tam wyżej będą przecież jeszcze lepsze. Jest i szczyt, tutaj w tle powinny być fanfary. I pewnie cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdybym nie był tak zmęczony. No ale jestem na szczycie śnieżnika, czyli najwyższego szczytu w masywie śnieżnika, który też jest jedynym szczytem, który jest na tyle wysoki, że wznosi się ponad górną granicę lasu, a to sprawia, że z wierzchołka jest no świetna panorama, praktycznie 360 stopni. Za chwilkę ją Wam pokażę. Natomiast ta panorama chyba komuś tak bardzo się spodobała, że postanowił ją jeszcze poprawić,
No i tutaj przede mną wznosi się takie monstrum, czyli wieża widokowa, która jest tutaj budowana. I żeby było jasne, ja lubię wieże widokowe. Często tutaj nawet na kanale was zachęcam, żeby cię gdzieś wybrać. Jednych się boję, drugich mniej. Ale mimo wszystko lubię cię wybrać na takie konstrukcje. Natomiast uważam, że miejsce wież widokowych powinno być tam, gdzie tych widoków nie ma. Czyli na jakichś zalesionych szczytach albo w jakichś krzakach. Dzięki temu mogą faktycznie zyskać walory jakieś turystyczne. Natomiast na tak pięknym szczycie jak Śnieżnik, z którego ta panorama naprawdę jest okazała, czy taka konstrukcja ma sens? No nie wiem. Jeszcze na początku łudziłem się, że budując te wieże będą chcieli nawiązać tak historycznie do wieży, która tutaj wznosiła się dawniej. Ona była taka kamienna, murowana. Faktycznie komponowała się jakoś z krajobrazem. Ale nie. Byłem naiwny. Wygląda tak sobie. No i tak jak mówię, wieże widokowe tak, ale chyba nie w takich miejscach, które już same z siebie są bardzo atrakcyjne i widokowe. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na ten temat. W czasie całej tej dzisiejszej wędrówki tak sobie kalkulowałem, że być może dotrę na Śnieżnik o zachodzie słońca i tam chwilkę zaczekam, porobię jakieś zdjęcia. No ale okazało się, że mam dosyć szybsze tempo niż początkowo zakładałem i do zachodu pozostało jeszcze pewnie jakieś 2 godziny, może troszkę dłużej. Nie będę tam czekał na szczycie. Dosyć mocno wieje, ten wiatr jest zimny, a poza tym chcę wreszcie iść do schroniska i zjeść coś, co nie jest suchym prowiantem. Muszę zdążyć, zanim zamkną mi kuchnię, bo od paru godzin strasznie za mną chodzi żurek. Jakiś taki dobrze przyprawiony. Mam nadzieję, że jeszcze go tam znajdę. No i muszę się upewnić też, że dostanę jakieś łóżko, albo chociaż kawałek podłogi, żeby odpocząć, zregenerować się przed jutrzejszym dniem. On będzie troszkę lżejszy, na całe szczęście. No a jeżeli was zaciekawiło, to oczywiście zachęcam do śledzenia całej tej serii, całej tej przygody sudeckiej. Zachęcam też do subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć!